Czas na sztukę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Roma Radwańska. Bohaterkami naszego spotkania są trzy wybitne artystki: Zofia Stankiewicz, Julia Kajlowa i Teresa Roszkowska. Urodzone zanim Polska odzyskała niepodległość na terenie obecnej Ukrainy, zdobyły wykształcenie artystyczne i wysoką pozycję w świecie sztuki w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Były niezależne, znane i cenione. Osiągnęły sukces w bardzo różnych dziedzinach sztuki, ale tym, co je łączy, jest niestety fakt, że zostały zapomniane. Przyjrzyjmy się ich dziełom, znajdującym się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, aby się przekonać, że warto wydobyć te trzy nazwiska z mroków zapomnienia. Zofia Stankiewicz urodziła się najwcześniej, bo w 1862 roku, i tworzyła najdłużej, bowiem żyła 93 lata. Pochodziła z rodziny ziemiańsko-inteligenckiej, jej ojciec był lekarzem w Charkowie. Jako dziecko uczyła się grać na skrzypcach, ale wybrała malarstwo, zachęcana przez ojca, który sam też próbował malować. Stankiewiczówna zawsze podkreślała, jak wielkie znaczenie miało dla niej wychowanie w kontakcie z naturą. Jej pierwszym nauczycielem był ukraiński malarz-pejzażysta Jegor Jegorowicz-Rajder, a następnie już w Warszawie uczyła się u Wojciecha Gersona, którego wybitne pejzaże, zwłaszcza Tatr, są cenione bardziej niż jego obrazy historyczne. Dopełnieniem jej akademickiej edukacji były studia w paryskiej Akademii Julien. Początkowo głównie malowała, ale gdy wybitny grafik Ignacy Łopieński wprowadził ją w tajniki grafiki, poświęciła się tej dziedzinie sztuki, osiągając w niej wybitne rezultaty. Praca zatytułowana Mój dom rodzinny z 1912 roku przenosi nas w jej rodzinne strony. Cały pierwszy plan zajmują ciemne sylwety potężnych, wysokich topól, a za nimi, po lewej stronie, w oddali, jaśnieje bryła dworku z gankiem i kolumienkami. Na nocnym niebie rozbłyskują liczne gwiazdy. Podziwiamy bogactwo ciemnych, miękkich tonów, oryginalność kompozycji i wrażenie nocnej ciszy, w której zatopiony jest pejzaż. Zofia Stankiewiczówna osiągnęła mistrzostwo w tworzeniu graficznych nokturnów, czego znakomitym przykładem jest to wspomnienie z rodzinnych stron. Przez wiele lat, tak w malarstwie, jak i grafice, pejzaż był gatunkiem zajmującym artystkę najbardziej. Są to widoki Podola, Mazowsza, helskich plaż, Tatr lub jezior. Kolejny slajd ukazuje młodą Sosenkę, bohatersko uczepioną ostatniego skrawka nadmorskiej plaży. Za nią widzimy rozszalałe, groźne morze, które w końcu zabierze to mikre drzewko, ale póki co, pochylone przez wiatr, daje opór żywiołowi. Praca dzięki użyciu akwareli utrzymana jest w siwo-błękitnej kolorystyce z drobnymi, żółtawymi akcentami. Zarówno barwą, jak i kompozycją przypomina drzeworyty japońskie. Kolejne dwie prace pokazują umiejętność artystki w poruszaniu się na krańcach gamy kolorystycznej w grafice ograniczonej przecież do czerni, bieli i szarości. Ośnieżony dworek z 1913 roku to symfonia różnych odcieni bieli, za pomocą których Stankiewiczówna ukazuje zwały lekko już zleżałego śniegu, pokrywającego sad i drogę wiodącą ku dworkowi, który choć oddalony, zajmuje całą szerokość kompozycji. Dach, choinki, nagie konary drzew, wszystko pod śnieżną pokrywą w matowym świetle zimowego, pochmurnego dnia. W nieco wcześniejszym przedstawieniu zatytułowanym Opuszczona chata dominują liczne walory czerni, od smolistych poprzez grafitowe, aż po odcienie stali. Jedynymi jasnymi elementami są boczna ściana rozpadającego się budynku, podpierające dach stemple, wyzierające spod strzechy belki stropowe i gwiazdy na nocnym niebie. Artystka znakomicie oddała nastrój opuszczenia i grozy tego miejsca. Kolejnymi tematami zajmującymi Stankiewiczównę były stare księgi, na przykład Jana Długosza czy Księga Praw, oraz również stare miasta. W jednym z listów wyjaśniała: inni malują kwiaty, inni ludzi, a ja księgi. Jednak każda księga moja ma inny wyraz, inną fizjonomię. Joanna Sosnowska w książce Poza kanonem tak komentuje zainteresowanie artystki. Ukazuje życie w uważanych za martwe dziełach umysłu.
To samo połączenie historii, rozumianej jako ślad ludzkiego działania i biologicznego trwania, które odciska się również w przedmiotach martwych stworzonych przez człowieka, można dostrzec w wizerunkach miast, ukazujących Starą Warszawę, Kraków, Wilno, Toruń czy Grudziądz. Dziś traktuje się je jako prace czysto ilustracyjne, ale przecież artystka nigdy nie miała tego na celu. Miały charakter autonomiczny, pozbawiony jakichkolwiek odniesień do literackiej anegdoty. Popatrzmy na dwa wizerunki Warszawy. Za grafikę Plac Zamkowy Zofia Stankiewiczówna otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie imienia Henryka Grochmana, który odbył się w gmachu warszawskiej Zachęty w 1913 roku. Być może nawet ta odbitka, na którą Państwo patrzą, była pracą konkursową. Jest to widok pierwszych kamieniczek Starego Miasta ukazujących się nam, gdy miniemy Zamek Królewski. Przed nimi są wysokie latarnie, w ich blasku połyskują kocie łby jezdni. Przemykają małe sylwetki ludzkie. Chociaż ten fragment zabudowy Starego Miasta jest często ukazywany na pocztówkach, grafika nie ma nic wspólnego z cukierkowością takich przedstawień. To miasto jest stare, nie tylko z nazwy. Spatynowane czasem kamienice zdają się wiecznotrwałe, okrążane przez zmieniające się kolejne pokolenia przechodniów. I jeszcze Nocturne, czyli to samo Stare Miasto, ale widziane z drugiego brzegu Wisły. Światła z okien kamienic i chat Powiśla padają na ruchliwą wodę, odbijają się od niej, tworząc migotliwe widowisko. Razem z nami podziwiają je rybacy wypływający na nocny połów. Dla Zofii Stankiewiczówny ograniczona paleta kolorystyczna grafiki nie była żadną przeszkodą w mistrzowskim ukazaniu subtelnej gry światła i dlatego jej prace nazywane były przez współczesnych impresjonistycznymi. Na kolejnym slajdzie widzą Państwo misę, wazon i paterę wykute z białego metalu lub mosiądzu i posrebrzone. Misa jest dość głęboka, choć średnica dna nie jest zbyt duża, ale uformowane w kształt harmonijki brzegi rozchodzą się szeroko, tworząc pokaźne koło. Spód wazonu ma kulisty brzusiec, z którego rozszerza się strzelisty kielich z zagięciami powtarzającymi formę misy. Patera ma kształt dysku umieszczonego na niskiej podstawce. Naczynia mają bardzo prostą, zgeometryzowaną formę, ale są eleganckie i bardzo dekoracyjne. To zdanie pasuje do opisu wszystkich przedmiotów zaprojektowanych przez Julię Kejlową, niezwykłą artystkę, której pasją była metaloplastyka. Jej przygoda ze sztuką zaczęła się późno, bo miała 23 lata, była mężatką i matką, gdy w 1925 roku trafiła do Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie sztuka stosowana i projektowanie dla przemysłu traktowano równie poważnie jak rzeźbę i malarstwo. Już podczas studiów zdobyła nagrody w technikach metalowych i tak zaczęła się jej kariera. Wróćmy jednak do początków. Julia Ringel urodziła się w Stryju, w zamożnej rodzinie żydowskiej. W domu była ogromna biblioteka, z której zasobów korzystała zwłaszcza Julia, jej starsza siostra i matka. Panował tam kult wiedzy, dziewczęta kształciły się we Lwowie i Wiedniu. Biegle mówiły po niemiecku. Siostra preferowała nauki ścisłe i uzyskała tytuł doktora w dziedzinie chemii. Julia wolała humanistykę i podjęła na Uniwersytecie Lwowskim studia filozoficzne. Po roku rozpoczęła kursy sztuki i uczyła się rzeźby w kamieniu i drewnie. W 1922 roku wyszła za mąż za Ignacego Kejla, prawnika, a z zamiłowania księgarza. Od ślubu minęły 3 lata, gdy podjęła w Warszawie studia artystyczne. Trafiła pod skrzydła najlepszych nauczycieli, wywodzących się jeszcze z warsztatów krakowskich, architektów sukcesu Polski na słynnej Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Przemysłu Nowoczesnego w Paryżu w 1925 roku. Byli to Wojciech Jastrzębowski, Karol Stryjeński, Józef Czajkowski, Karol Tichy i inni. Mimo, że nie było jej łatwo ze względu na chorobę serca i opiekę nad małym synkiem, studiowała pilnie, była zdeterminowana i pracowita. Wybrała rzeźbę i wkrótce krytyka zaczęła dostrzegać, że rośnie konkurencja dla Alfonsa Karnego, Edwarda Wittiga czy Olgi Niewskiej. Jednak nie rzeźba, a metaloplastyka, która w latach 30. staje się modna, przyniesie jej sukces. Sprzyjają okoliczności.
Producenci platerów, chcąc poprawić sprzedaż, odświeżyć ofertę, szukają artystów mogących zaproponować nowe wzory. Julia Kejlowa, która w 1929 roku została członkinią spółdzielni rzeźbiarskiej Forma, zaczęła wystawiać w Instytucie Propagandy Sztuki i zdobywać nagrody na międzynarodowych wystawach, okazała się artystką poszukiwaną przez firmy platernicze. W 1933 roku założyła własną pracownię metaloplastyki wyposażoną w nowoczesny piec do rozgrzewania metalu i wanny do trawienia. Własnoręcznie odkuwała w metalu unikatowe przedmioty. Współpracowała z tak znanymi firmami jak Norblin, bracia Hannenberg czy fabryka Frażeta. Gdy w 1935 roku ta ostatnia dostała zamówienie na wyprodukowanie zastawy stołowej przeznaczonej na wyposażenie transatlantyku MS Piłsudski i motorowca MS Batory, wybór padł właśnie na Julię Kejlową. W sumie zaprojektowała około 400 przedmiotów użytkowych, głównie platerowych, świeczników, lamp, sztućców, cukiernic, zestawów do tytoniu, wazonów i wiele innych. W 1937 roku jej lampy oświetlają wnętrze restauracji Pawilonu Polskiego na międzynarodowej wystawie w Paryżu Sztuka i technika w życiu współczesnym. Jej projekty przynoszą fabryce Frażeta 2 złote medale. 30 kwietnia 1939 roku prezydent Franklin Roosevelt i Albert Einstein otwierają w Nowym Jorku wystawę pod dziś brzmiącym złowieszczo tytułem Świat jutra, a wysłane na nią wazony, serwisy, sztućce i rzeźby autorstwa Julii Kejlowej nigdy już do Polski nie wróciły. Na kolejnych slajdach widzą Państwo cukiernicę ze srebrzonego mosiądzu w kształcie kuli, bez żadnych ozdób, jedynie z prostymi, zgeometryzowanymi uchwytami, paterę, której jedyną dekoracją są wywinięte na kształt ślimaka brzegi oraz przybornik do tytoniu składający się z dwóch ćwiartek walca umocowanych po obu stronach drewnianego, czarnego stojaczka. Purystyczna prostota, funkcjonalizm, a jednocześnie elegancja to cechy tych przedmiotów, które obok funkcji użytkowej mogą pełnić rolę małej formy rzeźbiarskiej zdobiącej wnętrze gabinetu czy jadalni. Podczas okupacji Julia Kejlowa, aby utrzymać rodzinę przez 2 lata, prowadziła we Lwowie pracownię ceramiczną. Kierowała 20 pracownikami. Wystarała się o uwolnienie męża, który aresztowany przez Niemców trafił do obozu pod Lublinem. W Warszawie ukrywała się na aryjskich papierach. Zginęła w niejasnych okolicznościach. Prawdopodobnie została zabita na pawiaku. Miała wtedy 41 lat. W warszawskich łazienkach można zobaczyć replikę rzeźby autorstwa Julii Kejlowej przedstawiającą poetę Cypriana Kamila Norwida, a w Instytucie Żydowskim rzeźbiarski portret Elżbiety Barszczewskiej. Świat obrazów Teresy Rożkowskiej jest wesoły, kolorowy i dowcipny. Zamieszkują go małe postacie ludzkie, bardzo zajęte swoimi sprawami. Patrzymy na ten świat, gdzie tyle się dzieje, niczym Pan Bóg, z góry. Praca zatytułowana Kolęda, oprócz korowodów kolędników z gwiazdami i turoniem, ukazuje zabawy z psami na śniegu, pospieszne niesienie choinki, ciąganie sanek, zaloty czy tańce, śpiewanie kolęd. Tłumnie, gwarnie i wesoło jest na tej drodze biegnącej przez wieś. Podobnie na obrazie pod tytułem Odpust w Ostrogu. Rzesze ludzi ciągną do Białego Kościoła. Niektórzy gromadzą się przy straganach z odpustowymi pamiątkami. Pod murem okalającym świątynię stoją wozy zaprzężone w konie. Na jednym z nich kobieta karmi piersią niemowlę. Obok, pod drzewem, którego gałęzie uginają się od czerwonych owoców, tuli się jakaś para. W tłumie przed bramą są i grube, rozsiadłe wiejskie baby, i żebrak o kulach, i plotkujące kumoszki, i ktoś z bólem zęba czy ucha, bo twarz ma obwiązaną chustką. Na kolejnym obrazie, zatytułowanym Barany, też jest pełno ruchu. Tytułowe zwierzęta zaganiane są do swoich owczarni. Dowcipnie malarka rozdzieliła płotem białe od czarnych, które są bardzo zainteresowane wejściem do zagród białych, a te z wyższością paradują za ogrodzeniem. W każdej z tych scen rodzajowych symultanicznie rozgrywające się epizody, zabawne anegdoty i groteskowo ujęte postacie ludzkie wyraźnie nawiązują do malarstwa Petera Bruegla starszego.
to pogodna groteska, oddana żywymi, kontrastowymi barwami. Jeszcze bujniejsza kolorem jest martwa natura kwiatowa zatytułowana Georginie. Na kraciastym obrusie, w szaro-niebieskim, niskim wazonie pysznią się czerwone, niebieskie, fioletowe, pomarańczowe i żółte kwiaty. Ich obfitość, dekoracyjna kompozycja, bogactwo szczegółów od razu przypominają ułożone z finezją bukiety kwiatów z obrazów mistrzów holenderskich XVII wieku. Teresa Roszkowska była postacią tak kolorową, jak jej obrazy. Mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Saska-Kępa wciąż pamiętają dokarmiającą ptaki i bezdomne koty piękną kobietę o śniadej cerze, oryginalnie i barwnie ubraną w suknię własnego projektu, uczesaną w asymetryczny wysoki kok, z długimi turkusowymi kolczykami w uszach, pobrzękującą złotymi bransoletami. Mówią też, że to ta odziedziczona po matce biżuteria zwróciła uwagę i skusiła przestępców do obrabowania i zamordowania 88-letniej malarki. Urodziła się w Kijowie w 1904 roku. Ojciec, inżynier-konstruktor, po zwycięstwie bolszewików z ramienia młodego polskiego rządu zajmował się repatriacją rodaków. Matka, słynąca z urody, pochodziła z zamożnej rodziny szwajcarskich przemysłowców. W 1922 roku Roszkowscy przyjechali do Warszawy i zamieszkali na Saskiej Kępie, gdzie ich córka spędziła kolejnych 70 lat. Przed wojną studiowała w Warszawskim Konserwatorium Muzycznym w klasie fortepianu. Równolegle uczyła się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem legendarnego pedagoga Tadeusza Pruszkowskiego i została członkinią założonej przez niego Szkoły Warszawskiej. Pobierała również nauki w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. Pierwszą wystawę indywidualną miała w 1930 roku w Paryżu, a potem w wielu miastach od Londynu po Boston. Jeździła na plenery do Włoch i Francji oraz razem z grupą Tadeusza Pruszkowskiego do Kazimierza nad Wisłą. Od 1935 roku zaczęła projektować dekoracje sceniczne i kostiumy. Jej projekty scenograficzne przypominały obrazy, jak ktoś określił, jej teatr był malarski, a malarstwo teatralne. Jako scenografka współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami Leonem Schillerem, Aleksandrem Zelwerowiczem czy Edmundem Wiercińskim. Na wystawie światowej w Paryżu w 1937 roku zdobyła złoty medal za oprawę plastyczną do baletu Baśń Krakowska. Już w latach 30. była artystką sławną i uznaną. Po wojnie jeszcze jakiś czas zajmowała się scenografią, ale od końca lat 70. całkowicie oddała się malarstwu. Podhalański Szlembark zafascynował ją urodą górskich krajobrazów. Może obraz Polana na Podhalu ukazuje te okolice. Z lotu ptaka widzimy wzgórza pocięte pasami uprawnych pól, namalowanych z dużym uproszczeniem. Kolorystyka jest znacznie spokojniejsza niż we wcześniejszych dziełach artystki. Dominują wysmakowane zielenie, beże i szarości. Nad łagodnymi pagórami widzimy wąski pasek szaro-niebieskiego nieba. Jestem głęboko przekonana, że twórczość Zofii Stankiewicz, Julii Kejlowej i Teresy Roszkowskiej zasługuje na naszą pamięć. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania ze sztuką.